Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. W trakcie przygotowań do rozgrywek trzecioligowych są zespoły z naszego regionu, Gwardia, Koszalin, a także Bałtyk Koszalin. O tym, co się działo w miniony weekend, jeżeli chodzi o przygotowania, będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim Mateusz Bień, Gwardia Koszalin, witam. Dzień dobry. Okres przygotowawczy, w zasadzie już macie taki ten pełny, ten najmocniejszy za sobą, obóz przygotowawczy za wami, mecze sparingowe z takimi mocniejszymi przeciwnikami również. Jak to wygląda z waszej strony? Jest to dobrze przepracowany okres? Tak, tak, myślę, że tak, bo tak naprawdę nie mieliśmy tak długiej przerwy, ponieważ musieliśmy szybko tak jakby wracać, ponieważ graliśmy puchar i tutaj ta przerwa niestety była dla nas bardzo mała, tak, i naprawdę to nie wyszliśmy tak jakby z rytmu meczowego. Tak naprawdę to było z 14-15 dni, których tam nie trenowaliśmy, lecz trener rozpisał nam działania, które mamy tam robić w dniach wolnych i myślę, że ten okres przygotowawczy bardzo fajnie nam się udał i jesteśmy pełni nadziei na ten sezon. Patrząc przez pryzmat waszego przygotowania, lepiej grać się z mocniejszymi przeciwnikami, czy jednak lepiej się rozstrzelać na trochę słabszych? Moim zdaniem zawsze lepiej grać z teoretycznie mocniejszymi drużynami, ponieważ my lubimy się bronić, lubimy grać z kontrataku, potrafimy to, a z tymi niżej notowanymi rywalami musimy grać piłką, ale przygotowania właśnie temu służyły, żeby poprawić ten aspekt naszej gry i myślę, że coraz lepiej nam to wychodzi. W tym okresie przygotowawczym mieliście taki atut właśnie w postaci tego meczu pucharowego z Błękitnymi, rewelacją poprzednich zmagań pucharowych. Do tego mieliście całkiem niezłych przeciwników na obozie przygotowawczym. Powrót tutaj i starcie z Leśnikiem Manowo. Także troszeczkę tak jakby pułap, jeżeli chodzi o prezentowany poziom, trochę poszedł w dół. Zatem już widać, że powoli przygotowujecie się już do rozpoczęcia rozgrywek ligowych. Tak, sparing z Wartą Poznań myślę, że bardzo zaowocował w to, co będzie w tym sezonie, czyli taki mocny sparing partner. Myślę, że tak samo dla nas, jak i dla nich fajne rozpoczęcie tego okresu swojego przygotowawczego. Patrząc na różnice w składzie zespołu koszańskiego, pewne zmiany zaszły, ale nie są zbyt duże. Nie, tutaj raczej są one spowodowane tym, że musimy gdzieś wcisnąć właśnie tych młodzieżowców i trzeba właśnie tutaj nad nimi bardzo mocniej popracować, bo jednak muszą gdzieś występować, musi być ich dwóch i tutaj właśnie te roszady z tego wynikają raczej. W starciu pucharowym parę błędów, klopsów przytrafiło się bramkarzowi. Teraz widać, że z każdym kolejnym meczem gra pewniej, coraz mocniej. Chyba to pierwsze przetarcie nie było zbyt udane w jego przypadku. Tak, no ale jak widać jest mocny psychicznie. W dalszym ciągu meczu ładnie tak jakby z tego wyszedł i myślę, że będą z niego ludzie, że tak powiem. W pierwszej połowie Przemysław Brzeziński, w pierwszej połowie meczu z Leśnikiem Manowo zdobył dwie bramki i całkiem fajnie wyglądały te akcje zespołowo. Zatem zaprezentujemy Państwu właśnie te trafienia. Przeważyliśmy w tym spotkaniu i mieliśmy kilka swoich sytuacji, próba gry kombinacyjnej, aczkolwiek jest wiele jeszcze do popracowania pod tym elementem, pressingowym, bo to było bardzo niedokładne, bardzo chaotyczne. Co do wyniku, zasłużone zwycięstwo, aczkolwiek powiem szczerze, że każdy z nas podział się troszeczkę większego wyniku, ponieważ uważam, że bramka druga dla Leśnika była zdobyta prawidłowo. I znowu mamy problem ze stałymi fragmentami gry. Bramka z Błękitnymi, targa stracona na 3-0. Bramka na 3-1, przepraszam, bramka stracona z Wartą Poznań. Znaczy dwie bramki też ze stałych fragmentów gry.
defensywa pracuje fajnie, szybkie odbiory, asekuracja jest, aczkolwiek problem jest z defensywą i skryciem, nad tym musimy elementem mocno popracować. No na pewno pozostaje pewien niedosyt, jeżeli chodzi o wynik, natomiast momenty gry uważam, że były niezłe i dosyć konsekwentna postawa w obronie. Myślę, że stworzyliśmy parę problemów dla zespołu Gwardii, a również mieliśmy swoje szanse. Uważam, że drugą bramkę, którą zdobyliśmy, to była prawidłowa bramka. No, tam sędzia popełnił jakąś tam pomyłkę, no ale pomyłka jest rzeczą ludzką. Uważam, że parę ciekawych kontr również mogliśmy lepiej zakończyć, mogły się one ciekawiej rozwinąć. Także myślę, że potencjał jest, są możliwości, tylko mamy pewne problemy z młodzieżowcami. No, nie ma co tutaj ukrywać, że w jednej i w drugiej połowie to graliśmy jednym młodzieżowcem, ponieważ no, mamy ich dwóch w tym momencie i musimy w jakiś sposób oszczędzać ich siły. Patrząc na to spotkanie, 3-1 zwycięstwo nad Leśnikiem, trzeba powiedzieć, że to całkiem niezły wynik, patrząc też na Leśnika. Trener Megier trochę narzeka na to, że ma skromną kadrę, ale z drugiej strony ta kadra w Manowie praktycznie się nie zmieniła w porównaniu do rozgrywek z poprzedniego sezonu w trzeciej lidze. To może zacznę od nas. No, u nas w pierwszej połowie bardzo fajnie wyglądała gra, fajne akcje zespołowe, kombinacyjne, bardzo, bardzo fajnie. W drugiej połowie troszeczkę gorzej, wiadomo, zmiany koncepcji gry i też personalne. No i druga połowa była troszeczkę słabsza w naszym wykonaniu. A Leśnik, tak jak pan wspomniał, tak naprawdę ubył tylko z pierwszego składu Sullivan, z tego, jeżeli się nie mylę. No więc tam też mają właśnie, nie mają problemów kadrowych, że tak powiem. No jednak ci młodzieżowcy, to jest ta pięta Achillesowa, myślę, że nie tylko nasza i Leśnika, lecz w większości zespołów. No ale patrząc też przez pryzmat klubów i pracy z młodzieżą, Gwardia w tej chwili też tą pracę ma na niezłym poziomie, podobnie jak Bałtyk Koszalin, także na to zaplecze młodzieżowe nie można zbytnio narzekać, aczkolwiek chyba trochę czasu potrzeba, żeby taki zawodnik wszedł do gry. Sam wiesz po sobie. Tak. No, teraz dopiero właśnie tak naprawdę zacząłem regularnie grać. No tak jak mówię, że to potrzeba kilku lat i tak jakby systematycznego wprowadzania w zespół. No tutaj u nas w tej chwili nie mamy takiego zawodnika, czy dwóch, czy trzech, którzy mogliby wejść i po prostu już zacząć grać nawet, czy trenować na takim poziomie, który my teraz prezentujemy. Myślę, że ciężko, trzeba szukać tych młodzieżowców, trzeba jeździć po większych, mniejszych miastach i tam upatrywać jakiegoś czarnego konika. W ten weekend również swój mecz sparingowy rozegrał Bałtyk Koszalin, mierzył się na wyjeździe z Brdą Przechlewo. Zwycięstwo Bałtyku 2-1, bramki zdobyli Daniel Popiołek. To zawodnik, były zawodnik Leśnika Manowo, taki kolejny ubytek, jeżeli chodzi o Leśnika. Drugą bramkę zdobył Daniel Piechowski, zatem Bałtyk wygrywa swoje spotkanie. Co na ten temat miał do powiedzenia, na temat meczu, a także przygotowań do pierwszego meczu ligowego w nowym sezonie? Posłuchajmy, co miał do powiedzenia Tadeusz Żakieta, szkoleniowiec Bałtyku. Problemy. Udało nam się zebrać 12 ludzi, pojechaliśmy z tego Przechlewa. Zabrakło 3 zawodników, którzy reprezentowali nasze województwo zachodniopomorskie na Region Cup, czyli nie było Krause, Raka i Sullivana. Oprócz tego cały czas kontuzje mają Bany i Kamiński. No i mówię, 12 ludzi, pojechaliśmy do Przechlewa, udało nam się wygrać 2-1. Też taka sytuacja była na początku meczu, gdzie Popiołek, można powiedzieć, po strzeleniu bramki koło 10 minuty musiał zejść z boiska i ratowaliśmy się jedynym zawodnikiem rezerwowym na ławce, a był to bramka Skrzyński. No gdzieś tam próbujemy cały czas tą kadrę dopiąć na ostatni guzik. Z dnia na dzień wygląda to coraz lepiej, ale jeszcze daleko od jakiegoś takiego wymarzonego celu. Cały czas trenujemy na obiektach Bałtyku, tak jak mówię, borykamy się z problemami kadrowymi, cały czas codziennie ktoś dochodzi, ewentualnie jest testowany. Najbliższy sparing zagramy i to już ostatni przed ligą, bo z różnych względów nie udało nam się zagrać 3 poprzednich sparingów, czyli z Kotwicą, z Błękitnymi i jeszcze jeden odwołaliśmy z Leśnikiem, a ze względu na kiepskie warunki atmosferyczne. Tych sparingów rozegranych zostało mało, także jedna wielka niewiadoma przed startem ligi, natomiast zagramy z soboty za tydzień z Zefirem Wyszewo i to będzie taki już ostatni sprawdzian przed pierwszym meczem 15 z Gryfem w Słupsku. Bałtyk ma swoje problemy kadrowe. Widać, że w zasadzie chyba nie do końca klub był przygotowany na to, żeby pozostać na tym szczeblu, bo tak patrząc, te przygotowania bardzo topornie przebiegają. Tak, trener Żakieta tutaj podjął się bardzo trudnego wyzwania utrzymania drużyny w trzeciej lidze, co będzie teraz naprawdę arcytrudne, ponieważ zostaje 6-7 drużyn
w tym sezonie. No, kadrowo na razie nie wygląda to fajnie. No, chociaż jeżeli patrzeć na nazwiska, to całkiem solidne, ale niestety w trzeciej lidze no, nie wygra się gołą jedenastką. Więc tutaj piłkarze, jak i trenerzy muszą mocno popracować i no, mam nadzieję, że no, w sumie utrzymają się w tej lidze, ponieważ te rozgrywki zawsze fajnie wyglądają, jeżeli są jakieś pojedynki derbowe. My niestety tak naprawdę tylko z nimi teraz możemy taki bój i z Gryfem Słupsk. Ale no, tak jak mówię, że fajnie urozmaicanie tych rozgrywek by było, jeżeli by właśnie pozostali w trzeciej lidze. Co do was i co do takich faworytów do pozostania na tym szczeblu, oczywiście ta liga zawsze jest wyrównana, ta trzecia. W tym roku będzie wyjątkowo, może nie wyrównana, tylko będzie walka o każdy punkt w każdym spotkaniu, no bo te 6-7 zespołów, które się utrzyma, to naprawdę jest niewiele. No, ale z drugiej strony, no, bardzo trudno będzie teraz powalczyć przede wszystkim z tymi zespołami rezerw. Lechia, Arka, Pogoń, one na pewno będą chciały pozostać na tym szczeblu. Tak, myślę, że dużo zawodników przede wszystkim w pierwszych rundach będzie desygnowane do drużyny rezerw, ponieważ no, tych punktów trzeba będzie mieć więcej niż w poprzednich sezonach i tutaj drużyny tak zwane dwójki będą bardzo mocne. Wy też tutaj od dwóch, trzech sezonów jesteście taką drużyną, która bije się praktycznie o najwyższe cele. Gdzieś tam to drugie, trzecie, czwarte miejsce. No ale mimo wszystko Gwardia co roku jest w gronie faworytów. W tym sezonie też tak będzie? No tutaj uprawianie sportu jest tak, że no, po prostu chcemy wygrywać, tak? A jak będzie, na co pozwolą nam drużyny przeciwne, no to dowiemy się pod koniec pierwszej rundy i wtedy tak naprawdę będzie można zdradzić, czy jednak będziemy polować na ten awans, czy jednak będziemy próbować utrzymać się w lidze i walczyć o jak najwyższe cele. Jak Kotwica awansowała, wyglądała na taki zespół, który będzie walczyć o ten awans, że jest to zespół z potencjałem. Mimo tego, że pierwsza runda nie była zbyt udana, to w drugiej rundzie Kotwica no, odstawiła, powiedzmy, rywali daleko za sobą. Gry Wejherowo w poprzednim sezonie też był taką drużyną, która od początku była faworytem i dopięła swego na zakończenie sezonu. Teraz trudno chyba taką drużynę wskazać, może poza Gwardią. Myślę, że Gwardia też nie jest faworytem, ponieważ troszeczkę się osłabiliśmy, kilku zawodników musiało odejść, niektórzy po prostu chcieli i będzie ciężko bez Kuby, bez Norberta. No, my, tak jak mówiłem, że chcemy zwyciężać, tak? A na co nam pozwolą przeciwnicy, to się okaże. A wracając do faworytów, no myślę, że Bałtyk, Gdynia będzie też... Ale to co sezon się wymienia, Bałtyk, Gdynia, mówi się Bałtyk, Gdynia, faworyt, a później się okazuje, że gonią wszystkich rywali, robią się z rycerzami wiosnę, ale nie wynika z tego awans. No, no, ma pan rację, ale myślę, że też to będzie trudny rywal dla nas, jak i dla wszystkich. Myślę, że Drawa też będzie mocna. No i oczywiście dwójki, tak? Tylko no, nie wiadomo, czy oni chcą awansować, czy po prostu utrzymać się w tej lidze. Jak to będzie wyglądało, dowiemy się w najbliższym czasie. Liga startuje za 2 tygodnie. Plany sparingowe obu naszych drużyn. Gwardia mierzyć się będzie na wyjeździe w swoim ostatnim sparingu. Ostatnim. Z Iskrą Białogard. Tak. Ostatni sparing z Iskrą Białogard to będzie generalny sprawdzian formy gwardzistów. Bałtyk z kolei na własnym boisku zmierzy się z Zefirem Wyszewo. To będzie również generalny sprawdzian drużyny koszalińskiej przed rozgrywkami w trzeciej lidze. Tak jak wspomniałem, liga startuje za 2 tygodnie. To wszystko na dzisiaj. Moim Państwa gościem był dzisiaj Mateusz Bień, Gwardia Koszalin. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. Państwa zapraszam na kolejne wydanie programu za tydzień. Do zobaczenia.